Detective Comics to najdłużej wydawana seria komiksowa w historii całego medium. Wychodzi nieprzerwanie od 1937 roku, a przeciętny zjadacz chleba powinien kojarzyć ją z tym, że w maju 1939 zadebiutował w niej Batman. Wraz ze wzrostem popularności tego bohatera, Detective Comics ewoluowało i stało się już miesięcznikiem mówiącym tylko o przygodach Batmana. A jak Detective Comics wygląda dzisiaj? Otóż postaram się odpowiedzieć na to pytanie, odnosząc się do dwóch ostatnich tomów tego wydawnictwa, które ukazały się w Polsce. Historycznie jest to bardzo ważny tytuł. Od lat 30. ubiegłego stulecia zgromadził on ponad 900 zeszytów. Zadebiutowali w nim Batman i Joker, dwaj bohaterowie, którzy z komiksu przeniknęli praktycznie do wszystkich innych sfer popkultury. A tymczasem, od kiedy DC się zrebutowało, do naszej serii przylgnęła zła sława za sprawą scenarzysty rysownika Tony'ego Daniela, który to objął stery w Detective Comics zaraz po Flashpointie i którego dwa pierwsze tomy, czyli Oblicza Śmierci i Techniki Zastraszania, są, najogólniej mówiąc, po prostu słabe. Rozrywkowe i chaotyczne, ale przede wszystkim słabe. Serię Odrychłej Śmierci miał uratować John Lyman, którego autorski komiks Chu jest absolutnym hitem. Dwa pierwsze z trzech tomów Detective Comics Johna Lymana ukazały się już w Polsce, a trzeci ma ukazać się w styczniu 2016. I jak wyglądają te dwa tomy od strony scenariusza? Lyman rozpoczyna swój run od opowieści o tym, jak nietykalny król przestępczego świata w Gotham City, Pingwin, próbuje zostać szanowanym członkiem wyższych sfer. Jednak gdy Batman walczy z przestępczością, a Pingwin stara się pozyskać nowe wpływy, na scenie powoli zaczyna pojawiać się nowa postać. Ignatius Ogilvy, inteligentny młodzieniec, którego rodzice zostali zamordowani na ulicach Gotham, gdy ten był jeszcze dzieckiem. Brzmi znajomo, prawda? Ogilvy swoją karierę rozpoczyna jako żołnierz Pingwina, a poznajemy go w momencie, gdy jest już prawą ręką Cobblepota. W momencie, gdy Pingwin decyduje się pomóc Jokerowi w historii śmierci rodziny w serii Batman, przez co musi na jakiś czas odłożyć swoje interesy na bok, schedę po nim przejmuje Ogilvy, który absolutnie nie chce oddawać tej władzy. Historia rozpoczyna się w tomie trzecim, a jej zakończenie możemy odnaleźć na samym początku tomu czwartego. Nie wiem, dlaczego tak to podzielono, według mnie jest to trochę bezsensowne, no ale trudno, takie trady dostaliśmy, więc tak to będziemy czytać. A mówię to na wypadek, gdyby ktoś z Was wpadł na pomysł, by kupić tylko Imperium Pingwina dla samej jednej historii. Otóż przykro mi, musicie kupić obydwa tomy, żeby dostać historię Imperium Pingwina. W każdym razie, zarówno w tym tomie, jak również w tamtym, nasz Pingwin Cesarski, główny adwersarz, stosuje mnóstwo dywersji, by odsunąć od siebie Batmana, aż do momentu, gdy będzie on gotowy na konfrontację z nim. Następna duża historia Lymana, Gniew, opowiada o agresywnym biznesmenie nazwiskiem E.D. Caldwell, który próbuje przejąć technologię Wayne Enterprises, czyli wszystkie zabawki, które są na wyposażeniu Batman Incorporated. Caldwell bardzo sensownie gra argumentem, że Wayne nie powinien wspierać sprzętowo tylko Batmana, ale również policję w Gotham. Ma to duże znaczenie w momencie, gdy pojawia się tajemniczy zabójca policjantów, dysponujący bardzo zaawansowaną technologią, który każe mówić na siebie Wrath, czyli gniew. Caldwell szybko zaczyna sprawiać wrażenie biznesmena lepszego niż Bruce Wayne, ponieważ bezpłatnie dozbraja miejską policję. Tyle w kwestii ogólnego zarysu fabuły. Teraz przejdźmy do tego, jak tę historię odebrałem. Słowo klucz, którego mógłbym użyć, tak najogólniej, to chaos. I dotyczy to nie tylko Lymanowskich Batmanów, ale również dwóch pierwszych tomów Detective Comics po Flashpointie, które pisał i rysował Tony Daniel. Otóż w czym się to przejawia? Po pierwsze w wielowątkowości i mówię to jako osoba, która naprawdę bardzo lubi dobrze zrealizowaną wielowątkowość. Tutaj nie jest ona zrealizowana dobrze. Mam wrażenie, że po prostu te historie zostały na siłę rozwleczone do takiej objętości, jaką otrzymaliśmy. Na przykład historię Imperium Pingwina, która mieści się tutaj na 8 zeszytach, z powodzeniem można by skondensować w 3. I myślę, że gdyby faktycznie tak zrobić, mnóstwo fanów kończyłoby lekturę z ogromną satysfakcją, bo historia sama w sobie jest dobra. Jej problem polega na tym, że Lyman strasznie ją rozbudował. Dopisał dodatkowe historie większości występujących w niej bohaterów. Mamy przez to wrażenie, że główna oś fabularna jest co i rusz przerywana jakimiś wydarzeniami, które mamy nadzieję, że będą istotne, ale koniec końców wcale takie nie są. O jakich dodatkowych historiach mówię? Otóż na kilku ostatnich stronach każdego zeszytu dostajemy taką dodatkową fabułę, coś jakby spin-off.
taką historię, która ma ukazywać główne wydarzenia fabularne z innej perspektywy. I prawdę mówiąc, sam zamysł nie jest zły, o ile ma się pomysł, żeby go kreatywnie wykorzystać. Na przykład Snyder w Śmierci Rodziny na tych stronach umieścił historię z punktu widzenia Jokera i było to naprawdę genialne posunięcie. Lyman jednak nie ma pomysłu na te dodatkowe historie. Zazwyczaj są one zarówno artystycznie, jak i fabularnie po prostu słabe, a w obydwu tomach jest ich bardzo dużo. Najchętniej olalibyśmy je zupełnie, ale nie możemy tego zrobić, bo niektóre wątki właśnie w nich znajdują swoje zakończenie, a zostały zawiązane właśnie w głównej serii fabularnej, którą tak czy owak czytamy. Jeśli zaś nie chcemy mieć skrajnego niedosytu po lekturze Detective Comics, to sięgamy do tych słabych historii. I tak tworzy się błędne koło. Historie są słabe, ale czytamy je, ponieważ bez nich główna fabuła będzie dla nas nie do końca zrozumiała. Tyle, że czytając je, zaczynamy odnosić wrażenie, że całość jest słaba, bo tych dodatkowych historii jest prawie tyle samo, co tej głównej. Najdłuższa taka historia dotyczy wątku Manbata i została podzielona na 4 epizody. Nie wiem, dlaczego tak to zrobiono, dlaczego nie przedstawiono tego w jednej zeszytówce, przynajmniej w edycji zbiorczej powinno być to połączone i wtedy nie mielibyśmy wrażenia, że nasza główna oś fabularna jest cały czas przerywana przez ten wątek. Tak niestety jednak nie zrobiono. A za nagromadzeniem wątków idzie nagromadzenie bohaterów i złoczyńców. Praktycznie co zeszyt mamy kogoś nowego. Pingwin, Joker, Poison Ivy, Clayface, Man-Bat, Bane, Jane Doe, Nightwing, Batgirl i inni. Niektórzy pojawiają się absolutnie bezsensownie, tylko po to, żeby odnieść nas do innej serii komiksowej z New 52. Uważam, że Lyman trochę za bardzo próbuje na siłę osadzić Batmana w tym uniwersum wśród innych Bat-tytułów. To znaczy epizodycznie pojawia się na przykład tutaj Batgirl, Batwoman, Nightwing, którzy niewiele wnoszą. Równie epizodycznie pojawia się kilkakrotnie Robin, by chwilę później Batman ronił łzę nad jego grobem. Ta scena nie jest wzruszająca, bo zwyczajnie w ramach Detective Comics nie było nam dane poznać Robina, więc nie jesteśmy w stanie rozpaczać z Batmanem. Podobny charakter mają wzmianki Batmana o tym, że Bat-rodzina już mu nie ufa po wydarzeniach ze śmierci rodziny. Są to takie wzmianki czy odniesienia, które nie mają najmniejszego sensu w fabule Detective Comics. Miałem przez to silne wrażenie, że Detective Comics nie żyje własnym życiem, tylko odbija serie takie jak Batman, Batman Incorporated, albo Batman i Robin, czy nawet Szpon. A przecież mówimy tutaj o tytule z tradycjami, na łamach którego po raz pierwszy pojawił się Batman i który powinien przyciągać czytelników dobrymi detektywistycznymi historiami, a nie mnóstwem złoczyńców czy mnóstwem superbohaterów. I prawdę mówiąc, krótko przed Flashpointem było tak, wtedy gdy serię Detective Comics dzierżył w swoich dłoniach Scott Snyder. Dlaczego więc Lyman nie może pisać po prostu równie dobrze, równie dobrego Batmana? Miałem taką teorię, że osoby dowodzące w DC Comics wywierają taką presję. Presję tworzenia tych wszystkich odniesień do innych serii, presję tworzenia czasem absurdów scenariuszowych właśnie na scenarzystach, ale chwila, moment. Tak jak mówię, chwilę wcześniej, gdy Scott Snyder pisał Detective Comics, nikt na nim takiej presji nie wywierał, a trzeba zaznaczyć, że Scott Snyder był wtedy bardziej chyba początkującym pisarzem niż obecnie jest Lyman. Plusem tych dwóch tomów jest detektywistyczny aspekt tych historii. Tutaj kryminalne zagadki i ukazanie Batmana jako najlepszego detektywa na świecie faktycznie nie zgrzyta, czego nie można było powiedzieć o tomach Tonego Daniela, bo tam te wszystkie detektywistyczne intrygi były naprawdę słabo zawiązane i ich wyjaśnienia absolutnie rozczarowujące. A tutaj u Lymana jest tak, jak powinno być, czyli z jednej strony nie jesteśmy w stanie domyślić się zakończeń czy rozwiązań tych fabuł, a z drugiej strony w momencie, gdy te rozwiązania się pojawiają, stwierdzamy, że tak, przecież to było oczywiste, można się było tego domyśleć. Więc to naprawdę nie zgrzyta. Batman jako detektyw tutaj spisuje się. Jason Fabok jako główny rysownik daje radę podołać zadaniu. Tylko tyle i aż tyle, bo z jednej strony oczekiwalibyśmy jakiejś ciekawej, spójnej koncepcji graficznej, jaką wcześniej realizował na przykład Francesco Francavilla, albo dawniej Kelly Jones, ale z drugiej strony uświadamiamy sobie, że ten rysunek jest naprawdę odpowiedni do tych scenariuszy. To jest tak, jakby bardzo schematycznego i oklepanego wakacyjnego blockbustera okrasić dobrymi efektami specjalnymi. Wszystko jest wtedy na swoim miejscu. Jason Fabok to dobry rzemieślnik, którego prace są rzetelnie wykonane i przez to czynią komiks czytelnym, ale z drugiej strony na żadnej z jego prac nie zatrzymujemy się na dłużej, by dobrze ją zgłębić, by zobaczyć na przykład, czy nic nam nie umknęło. Są po prostu dobre, ale żadna z nich nie jest wybitna.
Niestety nawet tego nie można powiedzieć o pracach pozostałych artystów, poczynając od Andy'ego Clarka, który zilustrował większość dodatkowych historii. Otóż Andy Clark ma, jak dla mnie, wyraźne problemy z ukazywaniem emocji na twarzach bohaterów. Nigdy nie wiem, czy na przykład chodzi mu o niepewność, o irytację, czy może o złość. Według mnie on to wszystko rysuje podobnie, albo po prostu mało wyraziście. A kończąc na Szymonie Kudrańskim, który dał się nam bardzo dobrze poznać w dwóch poprzednich tomach Detective Comics, a tutaj wyraźnie zalicza spadek formy. A szkoda. Pomimo tych wszystkich żali, które wylałem nad tymi dwoma tomami, to jednak nie jestem w stanie ocenić ich jednoznacznie źle. Jeśli jesteście zaznajomieni z wydarzeniami, które miały miejsce w innych Bat-tytułach w momencie, gdy wychodziły te dwa tomy, to liczne odniesienia nie będą dla Was przeszkodą. Również nie należy według mnie narzekać na obecność tych wszystkich dodatkowych historii, nawet jeśli nas irytują, bo gdybyśmy ich nie dostali, to też byśmy narzekali. Poza tym w ostatecznym rozrachunku ten komiks i tak zdaje egzamin. Sprawdza się jako lektura rozrywkowa, taki przywołany wcześniej blockbuster z mnóstwem efektów napakowanymi bohaterami i gromadą superzłoczyńców. Jeśli szukacie czegoś takiego, to Imperium Pingwina i Gniew będą dla Was jak znalazł. Jeśli jednak wolicie bardziej ambitnego Batmana, to sięgnijcie na przykład po Asyl Arkham Granta Morrisona i Dave'a McKeena. Jeśli zaś chcecie jakąś taką serię z Batmanem, która nie będzie zmuszała Was do nadrabiania komiksowych zaległości, ani nie będzie non-stop odsyłała Was do innych Bat-tytułów, żebyście zrozumieli, co aktualnie się w niej dzieje, to sięgnijcie po Batmana Scotta Snydera. Jest to taka seria w nowym DC, która, mam wrażenie, istnieje tak jakby osobno, albo do której właśnie wszystkie inne się dostosowują. Więc tak, jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Batmanem w ramach nowego DC, sięgnijcie po Batmana Scotta Snydera. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia.